Trener Dziubiński myślę, że będzie chciał wzmocnić siłę ofensywną swojej drużyny. Stały fragment gry dla Radomiaka, uderza Aleksiej Dubiela, bardzo dobra sytuacja! Jest! Świdzikowski 1-0. Maciej Świdzikowski, kapitan zespołu, wyprowadza Radomiaka na prowadzenie. Pierwszy gol w tym meczu, 52 minuta. Radomiak broni 1-0. Błąd bramkarza Wrzutkowskiego, którego chwaliliśmy do tej pory za grę, zarówno w tym spotkaniu, jak i w poprzednim. Niestety nie utrzymał piłki po uderzeniu z rzutu wolnego i tak jak żeśmy przewidywali, stały fragment gry jak na razie decyduje o prowadzeniu Radomiaka w tym meczu. Dokładnie tak, kapitalne uderzenie Aleksieja Dubiny, ta piłka szybowała tak bardzo nieprzewidywalnie w polu karnym, z odległości około 30 metrów, wykonywała dziwne ruchy w powietrzu, nie poradził sobie z nią młodziutki bramkarz broni Radom, uważający. Ale póki co jakby bez pomysłu, bez sposobu rozwiązania, który tutaj mógłby pomóc przełamać bardzo solidną defensywę Radomiaka. Groźna akcja, Leandro popędził i urwał się obrońcy. Rossi Pereira, gol! 2-0, Rossi Pereira, Leandro! 60. minuta spotkania. To jest to, o czym mówiłem. Broń cofnęła się, oddała inicjatywę Radomiakowi. Radomiak chciał pójść za ciosem. Doskonale wiedział, że tutaj nie można się położyć, nie można oddać inicjatywy. I Leandro bardzo ambitnie odebrał piłkę Wojtkowi Gorszycy. Wydawało się, że jest na przegranej pozycji z bardzo wysokim i dobrze zbudowanym Wojtkiem Gorszycą. Buton głową do Chinonzo Agu. Jest tutaj Barzyński. Urywa się Radecki. Bardzo dobre jest zagranie. Jest Stanisławski. Śligowy Radomiaka. Kolejna bramka. 3-0 prowadzi Radomiak. Szymon Stanisławski wprowadzony tutaj po przerwie. Kapitalnie odnalazł się. Piękne podanie od Daniela Barzyńskiego. I to już jest chyba koniec. Możemy to jasno powiedzieć, że Radomiak Radom dzisiaj dosłownie zgniótł, zmiażdżył broń. I nic nie odbierze mu już tych 3 punktów. Mówiąc w żargonie bokserskim, to jest chyba nokaut. Agu. Kapitalny dribbling. Okiwał 2 zawodników. Dograł piłkę w pole karne. Minął się Bukowski. Jest bramka! Kuriozalny błąd defensywy broni Radom. I strzela kolejny gol w dzisiejszym meczu Szymon Stanisławski. Ależ wejście młodego napastnika Radomiaka. Pierwszy błąd w tym spotkaniu, chyba najlepszego w bloku defensywnym Mikołaja Skórnickiego. Nieporozumienie z młodym bramkarzem i mamy 4. bramkę. Co tam się stało? Nie dogadali się między sobą zawodnicy broni. Nie wiedział Wnukowski, czy ma wychodzić do tej piłki, czy ją łapać, czy wybije ją Mikołaj Skórnicki. Najszybciej w tej całej sytuacji rozeznał się Szymon Stanisławski i dobił tą piłkę, wepchnął ją tam ślizgiem do bramki, a kibice tutaj już wiwatują, świętują. Praktycznie skończyło się takim wynikiem, jak się skończyło. Myślę, że dzisiaj mecz wygrała drużyna zdecydowanie lepsza taktycznie i myślę, że bardziej zmotywowana do tego, żeby ten mecz wygrać.